Cześć YouTube, kolejny raz dzisiaj taki filmik na działce, no bo będzie to kolejny filmik z cyklu Projekt Hydrofor. Zapraszam do oglądania. Ogólnie powiem tak, dużo rzeczy już zostało zrobione, których wam po prostu nie nagrywałem, bo zrobiłem to wszystko tak samo jak poprzednio. Czyli tutaj rurki we folii już są zrobione. Tutaj są tak jak było zawsze, raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Może od razu pokażę, jak są podłączone. Tutaj mamy wejście, to wchodzi sobie tam do folii i tutaj jest ten taki, powiedzmy, główny wężyk, który przechodzi tutaj i jeszcze tam idzie też na wylot, ale to za chwilę. No i tu od niego się odgałęziałem, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tam są po prostu koreczki powkładane na końcu i nigdzie dalej to się nie łączy. No a ten, który tutaj dalej przechodzi, ten główny, co idzie tam pod spodem, to wychodzi tutaj i idzie tu i tutaj znowu. Tutaj znowu jest, powiedzmy, dalej ten główny, tak, aż tam do końca. No i tutaj mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery. Później tutaj pod tym jest znowu raz, dwa, trzy, cztery. Tak, one są pod spodem. Tutaj końcówki widać. Tak. I tu znowu raz, dwa, trzy, cztery. Przy czym one wszystkie są zakorkowane na końcu, się kończą, ale ten ostatni to jest nadal ten główny. Tak. To jest nadal ten główny i on idzie sobie tu pod spodem, przechodzi. O, tu jest. I idzie sobie tam. I te, tak jak te wszystkie są tu zakorkowane, tu mają koreczki na końcu, tak ten jeden jeszcze idzie tam. I on ma korek dopiero tutaj, ale ja będę chciał ten korek stąd zabrać i tutaj jeszcze przedłużyć aż tutaj do końca i może jeszcze tutaj zrobić, bo tutaj też jeszcze trochę dokopałem, bo tu też coś będziemy sadzić, więc może trzeba będzie przedłużyć i tam zrobić. No a tutaj po tej stronie, no to tak jak zwykle ten zraszacz, który tutaj podlewa cały ten ogród, który tutaj widać, no to ten zraszacz akurat na niego wystarcza. Ale jeszcze jakby tego było mało. Aha, może jeszcze tutaj pokażę. Tutaj zaraz przyniosę te programatory. Tak, tędy tutaj calowym wężem przychodzi woda do całego tego zestawu programatorów. No a tutaj poszczególnymi wężykami to już wychodzi. I jednym wężem idzie tam na te właśnie na te wszystkie kropelkowe wężyki. Jednym idzie tutaj. No i idzie tu do tego zraszacza i jeszcze mam trzeci puszczony, ten tutaj jaśniejszy, on jeszcze sobie idzie tutaj i on jest dołączony tutaj, nie? I teraz tutaj mam zrobiony na razie taki tylko prostokąt, zobaczcie, tutaj przychodzi i tu się od razu rozdziela tu i to jest taki na razie prostokąt, ale ja tutaj przez środek jeszcze też będę chciał parę wężyków puścić, nie? Żeby były tutaj przez środek jeszcze. No na razie tak tylko zrobiłem, no muszę to dokończyć, nie? Na razie zrobiłem tylko dookoła taki prostokąt, z tym, że jeszcze wypuściłem dalej. No zobaczcie, z tego narożnika tutaj trójniczkiem przechodzi dalej. I oprócz tego, że tutaj jest ten prostokąt na razie, to jeszcze idzie tu, nie wiem, z 1,5 metra, może 2 metry. I tutaj się też rozdziela i idzie tam do końca i podlewa te kwiatki wzdłuż płotu. I tutaj też idzie, no tu niestety podlewa zielsko, bo tu nic nie rośnie. Ale też chciałem tutaj rośnie bez, więc tutaj do tego bzu jest jeszcze, zobaczcie, tu jest korek, tu się kończy. Tu były takie posadzone dla jaj, nie wiadomo, czy one wypuszczą, czy nie. Są tu jakieś pąki, ale nie, to chyba nie wypuści te palmy, bo one muszą mieć dużo, dużo wody, więc to chyba będzie za mało tutaj i z nich nic nie będzie, ale dla jaj je tutaj posadziliśmy. Ale tutaj jest ten bez, nie? Także tu niestety się trochę zielska podlewa, no ale trudno. No a to, co idzie tu w drugą stronę, no to tutaj te różne kwiatki. Różne kwiatki, różne drzewka, tu też jakieś bzy nawet.
I tutaj przy tych krzaczkach tu jest też korek. Tu się kończy. Także tak to tym razem tutaj wykombinowałem, więc będzie trzecie wyjście z programatorów podłączone tutaj, a jeszcze chcę, no tak jak mówiłem, tutaj porobię po środku, przez środek jeszcze te wężyki, żeby cały ten prostokąt był dobrze podlany. Już tutaj mam jeden docięty, jeszcze będę docinać pozostałe i tutaj chcę takie kółko zrobić, bo tutaj jest koło i tutaj ma być groch, mają być tutaj sznurki do grochu i tutaj takie kółeczko chcę jeszcze podłączyć, to połączę w kółko i dołączę do tego takim kawałkiem. No, także tu muszę te kółeczko połączyć i dołączę do tego, także trochę jeszcze jest do zrobienia. Tutaj mam zapasowe wężyki i jeszcze mam całą rolkę tych węży, także spokojnie mi tu wystarczy. No i teraz co? W tym roku ja już miałem to wszystko podłączone. Miałem już to wszystko przygotowane. Tylko że teraz przez ostatnie dni były przymrozki. Więc no jak były przymrozki, no to musiałem te programatory zabrać do domu. Programatory musiałem zabrać do domu, ponieważ one są plastikowe. No i praktycznie od razu by pękły, nie? Także żeby ich mróz nie rozsadził, no to cały ten zestaw zabrałem do domu. To teraz muszę go podłączyć na nowo. No i jeszcze pozabezpieczałem tutaj ten kran. Zabezpieczyłem kocem, żeby go nie zamroziło. Nie wiem, może coś to dało. Zaraz zobaczymy. No nie cieknie woda, więc chyba się tam nic nie stało. No i w studni, tam gdzie jest pompa, to tam jeszcze też tak zabezpieczyłem kocem. No to muszę iść to zaraz zabrać. Także to już wszystko było w tym roku gotowe i już podlewało kilka dni. No ale ze względu na przymrozki, no to musiałem to porozłączać i teraz zrobić jeszcze raz. No ale większość została. No, także tutaj kraniki są ok. Tutaj jest wszystko tak jak było. I wygląda na to, że mróz ich tutaj nie zniszczył, także jest spoko. Idziemy zobaczyć do studni. I tutaj też wszystko po staremu, tak jak było, także w tym roku nie pokazywałem wam, jak zakładam pompę, no bo założyłem ją dokładnie tak samo. Wszystko przykręciłem, posmarowałem, no i to wszystko. Także wszystko tutaj działa, też nie widać, żeby tutaj mróz coś zniszczył, więc jest ok. Mogę to zamykać. No i tutaj, gdzie jest programator od stycznika do pompy, no to tutaj się też nic nie zmieniło, także tutaj sobie można go włączać, wyłączać. No, mam po prostu ustawione, w których godzinach dziennie ma być włączone zasilanie do pompy, no i to właściwie wszystko. Także tutaj jest bez zmian.
W programatorach też się nic nie zmieniło. Są tak, jak je zrobiliśmy ostatnio. Tak są cały czas, także mamy cztery tutaj wyjścia. Kurczę, nie wiem, czy tu mi się czasem coś nie pękło, bo wywaliło mi się to w samochodzie, ale nie, chyba będzie dobrze. Mam nadzieję, kurde. Dobra, no nic, zakładam to. Sobie postawię tutaj tak jak zawsze. Tutaj ta torba jest, no bo ja sobie tą torbą te programatory przykrywam, żeby słońce po nich nie dawało i żeby nie padał deszcz na nie. No zawsze tak myślę, że lepiej. O. No i dobra. I tutaj tędy przychodzi woda. Kurczę, te uszczelki tak na sucho. Chwila, ja tu puszczę trochę wody, żeby to się zmoczyło. Dobra. O, teraz jest wszystko ochlapane. I ładnie uszczeleczka na mokro podejdzie. O. No i super. No, także jest ok, jeszcze sobie później posprawdzam tylko te ustawienia tych programatorów i myślę, że będzie dobrze. No, tutaj specjalnie miałem to odkręcone, żeby od razu tutaj przeczyścić te węże, także najpierw puściłem wodę, potem zamykałem. Dobra. No, także mamy tutaj jedne kropelkowe, tutaj zraszacz, tutaj drugie kropelkowe. A tutaj tym kranem, no to mam tutaj taki wężyk 5 metrów, żeby można było sobie do beczki na przykład wody napuścić, nie? No to wtedy sobie odkręcam ten kranik i mogę napuścić do beczki. Gdyby ktoś chciał podlewać konewką, no to można tak. A ja tutaj jeszcze idę zawsze
Już trochę odkręciłem, ale jeszcze raz zrobię, żeby przepłukać tą rurę, jak była teraz jakiś czas nieużywana. Starczy. Dobra. Dobra, to obczajmy jeszcze te ustawienia w tych programatorach, czy tutaj wszystko jest git. Może weźmy najpierw ten z prawej strony, żebyście coś tutaj widzieli. Nie wiem, tak może będziecie widzieć, co my tu mamy. Clock set. No myślę, że ta 9:13 jest, więc tego nie ustawiam. Co tu jeszcze jest? Start time, lewa strona 18:30. Lewa strona 18:30, prawa strona 17:30. Dobrze. Jak długo? Lewa strona 30 minut, prawa strona 30 minut. No, tutaj bym zwiększył na godzinę. O! Jeszcze raz, lewa 30, prawa 60. Dobrze. I jak często? Co dwa dni? Co dwa dni. A może codziennie? Na razie jest słońce i wszystko to zrobię, że codziennie. Zróbmy tak. Lewa strona codziennie, prawa strona codziennie. Ok, mamy odpalone. Teraz ten drugi. Nie wiem, czy wy tutaj widzicie. No trudno, jak nie widać, to trudno. Tutaj mamy na prawą stronę, czyli tak. Klok 9:15, ok. Start, lewa 17:30, ale tu nic nie ma. Prawa 17:30, ok. Lewa 0 minut, no bo nic tu nie ma. Prawa 60 minut, ok. I jak często, co 3 dni? A czemu tak rzadko? Aha, lewa strona, bo to nie ma znaczenia, bo i tak nic nie jest podłączone. Prawa, o, codziennie, dobrze. Czyli dobrze jest ustawione. Dobra, to weźmy tak. Zróbmy próbę manuala. Na razie tej strony nie będę próbował, bo tam będę chciał jeszcze te wężyki zrobić, to tu na razie nie robię próby, ale tu zrobimy próbę. To weźmy sobie tak, manual, lewa strona zróbmy na 2 minuty, prawa strona zróbmy na 2 minuty. Ok, zaraz się odpali. Jest. Jeden. Leci, a drugi? O, leci. Dobra. O, zobaczcie, ze zraszacza już leci. No tam trzeba będzie może przeczyścić te dysze też. Ze zraszacza leci, no i tu z kropelkowego też pewnie powietrze pewnie teraz syczy jeszcze. Tak, słychać jak syczy. Słychać jak syczy powietrze. W ogóle jeszcze, o, ciekawostka, której wam nie pokazywałem wcześniej. Nie mogliście tego nigdy wcześniej widzieć, zobaczcie, grzałka. A tam termostat, a czujnik tam gdzieś wisi. O, tam wisi czujniczek. Tu jest termostat na 230 i tu jest grzałka. Właśnie gdyby były przymrozki, ja w tej chwili to wyłączyłem, to nie jest podłączone, ale gdyby były przymrozki, no to grzałka ma tutaj trochę nadmuchać ciepłego powietrza, żeby nic się nie stało. No i jak widzicie, skutecznie to zadziałało, bo no nic nie zmarzło. Wszystko jest ok, także spoko. Dobra. Czy z wężyków już nam tutaj kapie gdzieniegdzie? Kapie. O, na przykład tutaj widać. Na przykład tutaj widać, że kapie. Jeszcze gdzieś widać. O, tutaj na przykład. Widać, że ładnie leci. Także wszystko ok. Tutaj działa, tutaj z tych działa, widać, że kapie. Także wężyki ładnie nam tutaj działają.
trochę się tu sucho zrobiło przez ostatnie dni. Tutaj działa. Tak. Czyli wężyki ok. Zraszacz, jak widać, działa elegancko. O, właśnie minęły 2 minuty. Właśnie nam minęły 2 minuty i się wyłączył. Dobrze. Bo to był tylko taki manualny teścik na próbę. Dobra. To co, idę pozakładać jeszcze te wężyki do końca. Tutaj zrobić te kółko przy tym grochu. I tamten prostokąt.
No, może trochę krzywo mi tutaj wyszło. To jedno. Tutaj taki mały odstęp mi się zrobił, a tam szerszy. Ale ogólnie z tego nikt nie będzie strzelał, a jak się okaże, że mi się nie podoba i będę chciał poprawić, no to przecież w każdej chwili mogę to przełożyć, a póki co myślę, że tak jest. Myślę, że tak jest dobrze. Dobra, to co? Idę wypróbować. Tak, to jest ten sterownik. I od razu ustawmy manual. Prawa strona. Od razu na godzinę. Jest 60 minut. Ok, zamykamy, zaraz puści. O, już leci. Zobaczymy, czy syczy. Syczy. Ładnie. Jeszcze nie lecą. O, już tutaj lecą. Tu już widać. No, działa. Jeszcze słychać, jak powietrze syczy. Tutaj też widać, że jest super.
No, mam gotowe. Na razie zostawiam tak. Na razie musi tak zostać, a jak się okaże za mało, no to jeszcze dołożymy. Można dołożyć gęściej. To w każdej chwili można zrobić, także na razie będzie w ten sposób. A zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No. Dobra, to idę to odpalać, bo to będzie razem z tym wszystkim, także to wszystko niech sobie tutaj też godzinkę pochodzi. No, tamte jeszcze chodzą, bo jeszcze godzina nie minęła. Zobaczmy, ile tu minęło czasu. No, o, widzicie, 32 minuty jeszcze będzie chodzić. A teraz damy tutaj. Damy tutaj, tak, manual. Prawa strona. Ile minut? Godziny. 60 minut. Ok, zaraz się włączy. Czuć będzie na wężyku. O, jest. Idziemy zobaczyć. O, syczy, syczy. Ale jeszcze woda nie dotarła tutaj. O, jest. Tam już widać kapie. O, tu już też widać, że woda się zaczyna. Jest. No, tu na sam koniec, zanim dopłynie, to chwilę potrwa, ale jest dobrze. Słychać, jak syczy. No, tutaj już ładnie leci. O, czyli jest dobrze. Super, a idziemy zobaczyć tamte, jak się podlało. Przez te pół godziny, co chodziło, zobaczymy, jak to tam wyszło. Tak codziennie godzinę pochodzi, to będzie dobrze. Nie, Maksek? No, pewnie. Jak tam we folii podlewa się? Nie widać. A, podlewa się. Tak, tak, widać. Dobrze. No, także to tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.